Hej, siemaneczko, z tej strony Squido, witam was serdecznie w Train, ale to są złe dźwięki z tego ognia, idziemy już dalej. Train 2, siemango. Co takiego? Żaba? Słodziutka żaba. Ale fajna. Chwila, na razie sprawdźmy, co jest w wodzie, bo tam na pewno coś jest. Jestem tego pewien. Ja już widzę, co tutaj jest. Tutaj są dźwięki, tak ciszej i w ogóle. Tam dalej chwila, tutaj są... Nie, wydaje mi się, czy to są dwie czasem kropelki? Nie, to nie są dwie kropelki, to jest taki efekt wizualny. W skrócie coś się przywidziało, Squido. Aj, chodź na górę. Mamy taką śliczną żabę, a mogę ją zamrozić? Nic z tego. A co chodziło z tą żabą właśnie? A, już wiem, owocek. Chwilę, ja to robiłem zawsze? Aha, to mogę to lepiej zrobić, okej. Bo ja zawsze robiłem tak, że... Czy za pierwszym razem robiłem tak właśnie. A teraz mogę sobie owocka zrobić tak. Dawaj nam tu swój jęzor. No. Bardzo epicko, Jezus Maria. Tam na dole nie będzie. Dawaj, łap to. Skacz, 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 Squido, nie! Jej, ale cię wyrzuciła! Epicko. Dajesz! Jej, udało się! No, przecież jak się chodzi po takiej śliskiej żabie, no to tak! I to się dziwisz, ziom. Ta żaba była bardzo śliska. Kilka razy się już ześliznąłem z niej. Ale się udało. No i coś... O! Jest coś jednak. Byłem przekonany, że tutaj coś jest. Tylko co to jest? Chwila. Chwila. Buteleczki. Jej! Skarbi! Wielka butla! Skarb? Co jest w środku? Poemat kolekcjonerski. My sister and I have a secret to hold. I love her so much. We are 8 years old. Trzeba by na pewno 8 lat. To jest jakiś pamiętnik, jakiś rodzaj pamiętnika na pewno. Okej, tutaj chyba na pewno nic nie zostawiłem, ale jeszcze polecę szybko w dół. Nie, tu nic nie ma. I do góry. Musiałem się upewnić. Ale on tak fajnie pływa. Chwila, widzicie to? On tak fajnie pływa, że tą tarczą do góry. Tak. Yeah, o, ale fajnie. No, ten naszyjnik był fajny. Jeśli czytaliście właśnie, co oni powiedzieli, to był taki naszyjnik. W... pierwszej części gry. No spadaj Boże. Tego się nie da. Już, bo są przytwierdzone. Był taki naszyjnik w pierwszej części gry, który pozwalał na nieograniczoną ilość czasu siedzieć pod wodą. Teraz właśnie tak nie ma. To jest właśnie tutaj przytwierdzone do tego. O nie, 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 nie. Ale zdążyłem uciec. Było ok. To była jakaś pułapka przez gobliny zastawiona, jak sądzę. Burzyjmy naszej umiejętności Frozen tarczy. O nie. Bardzo źle. O nie! Bardzo źle gram. Chodź tu. Jestem lepszym ucznikiem. I ty też o tym powinieneś wiedzieć. Ach! Żyję jeszcze! I będę walczył, póty żyję. Jej, ale ilość życia! Ale malutka. Ja nie wierzę, że to jeszcze przeżyłem! Ups, dobra! Już nie przeżyłem.
dawać mi tu checkpoint. Bo nie mogę lewitować zwierzątami, znaczy potworami. Ojej, co bardzo źle wygląda. Dawać mi tu. Ja nie mogę nic zrobić z tymi potworami? Oż ty, śmiecił ty. Ze mną chcesz zadzierać? O kurde. No zaraz, to nie fair. No zrzuć go. No jej. Czemu naciskam taba zawsze? Jak nie chcę. Może dlatego, że tab jest w CS-ie i w LOL-u jako taki przycisk, który się dosyć często naciska. Dobra, nie ma checkpointa, to jest zła wiadomość. Bardzo zła wiadomość, że tam mamy butelki do zebrania. Ups. Dobra. Nie, a tak to też mogę zebrać, nie wiedziałem. I dzięki temu mam jeszcze ten, gdzie jest checkpoint? Potrzebny checkpoint. Wiedziałem, że tutaj coś będzie. Niestety bez naszej złodziejki sobie rady z tym nie dam żadnej. Nie no, nie ma szans. Dawać, wracamy się. Uwielbiam ten bumerang. Przecież checkpoint był tutaj, no nie. Nie wierzę. Tak blisko. Nie, 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 tutaj. Ojej. Tak. Tutaj jeszcze na górze coś jest? Nie ma już. A szkoda. Ups. Przeżyj to. Przeżyj to, mała, musisz przeżyć. Okej. Ach. Wow, ale to szybko zostało zniszczone, ale mam refleks, mój kochany refleks. Dobra, ja tu widzę przed sobą checkpointa, więc martwić się już raczej nie muszę niczym. Zaraz pójdziemy do checkpointa, jeszcze chcę tylko jedną zebrać. No musiałem, oj. Chwila, to są te kamienie, ale one... Czy mogłem to jakoś zrzucić? Nie, no to nie są te kamienie, to są jeszcze jakieś inne. Ups! Ojej, znowu to samo, a teraz szykuje się walka! Fajnie! Fajnie mnie zrespiło. Dobra. Ups! Never mind, to są kolce. Muszę naprawdę coś sobie ogarnąć. Okej. Jakiś kamień. Na przykład taki, o. Byłby genialny. Fajny sposób na transport. Gdzie on jest? Ej, no zaraz. Ej, no zaraz, jest ten kamień, no. Zaraz, ej! Oszusty, no nie, nie wierzę. Jak mnie oszukali. Kamień mi wcięło. Oby był jeszcze jeden. Ale z tego, co widzę tutaj, to nie ma innego kamienia. Dobra, jest jeszcze jeden. Jeśli się tym razem nie uda, to nie wiem. To są złodzieje same w tej grze. Tutaj proszę. Wiem, że tutaj są bagna. Ja wiem, że tam jest rura, ale chwila, wolałbym to w jakiś taki sposób to rozwiązać.
Bo rura miałbym gdzieś problem. Jakby była rura, to miałbym problem gdzieś indziej. Idealnie. Perfekcyjnie. Tylko, że znowu mamy ten dźwięk niefajny. Dobra, do walki. Ja szarża! Nie mam jeszcze szarży. Mogłem tak na niego to zrzucić. Ale to nic, bo ten zrzucę. No come on! Spadaj, ziom. BOOM! Dobrze! Nie mogę się tam nic chwycić, nic? Okej, żyje, 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 nie ma się co martwić. Planowałbym tam się dostać po tą wielką kulkę i chyba nawet wiem jak. Dobra, jeszcze troszkę potrzebne. A odkryłem checkpointa, boom. Ham. Dobra, troszkę źle. Aj, było! Było prawie. Tylko coś mnie zrzuciło stamtąd. No nie, ta bańka jest zła. Dawać mi tu kolejną. Naprawdę, ja wierzę, że będzie dobrze. Wszystko zbiorę. Gdzie są bańki? Chyba zablokowałem je skrzynkami. No, mniej więcej. Nie. No kurde, głupie powietrze. Głupia bańka. I w ogóle wszystko złe. No, mam, nareszcie. Tutaj jest jeszcze jedna, ale nie mam pomysłu, jak mógłbym to zdobyć, no. Raczej nie za bardzo, spróbuję coś w tym stylu, ale nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. No, wiedziałem, że to nie będzie najlepszy pomysł. Dobra, tam też mam w sumie, tutaj mam, no, ta. Trzeba było inną postać wybrać, aby zginęła, nie? Nie czarodziejkę, no. Złodziejkę raczej. Ojej, tak blisko! Okej, prawie zginąłem. Dobra, coś jest potrzebne, jakiś plan. Jak się tam można by było dostać? Bo no, tak naprawdę to ja nie wiem. Chwilę mamy w sumie też... Nie! Nie niż tego. Dobra, będziemy tam. Nie martwcie się o nic. Oki? Ledwo, ale jest, okej. Czy można by było jeszcze trochę, tak nie wiem. Dobra. Spróbuję to zrobić w troszkę niekonwencjonalny sposób jeszcze raz.
Okej! Okay. Squid of Man, no. Jestem. Tak to się powinno zrobić, dobra. Koniec już tego, tutaj zdecydowanie za dużo czasu zmarnowałem. Aż czekają przygody po drugiej stronie lustra. O, lustra, pamiętam, że jeszcze lustra były właśnie. W trajnie. Chwila, już pamiętam chyba jak to trzeba było zdobyć. Bo to są butelki, tak? A więc butelki można sobie przeteleportować. One przemieszczać na różne sposoby. Dobra, zabieramy się teraz za... Nie potrzebuję powietrza, sam sobie potrafię poradzić za bardzo troszkę. Musiałbym najpierw na to wskoczyć, a dopiero później. Dobra. One są śliskie po prostu. Ty jak ta żaba. Auki? Dawaj, 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 dawaj. I jesteśmy. Epicko po prostu. A już się drzwi zamknęły, takie dziwne drzwi. Dawaj. Lodowa tarczo, pokaż na to się stać. Dobrze, że nie mam jeszcze ognistego miecza, ponieważ on trochę komplikuje sprawę. No, kto jest lepszym snajperem? Level up? Po walce. Genialnie. Nie zdążyli mnie zaatakować. Nice. Bardzo fajnie mi się nią gra. Ups, dobra, to był mistrzot. I wszyscy. Dobra, ogarniemy sobie teraz, co jeszcze można wziąć. Ta lewitacja potworów to otwiera drogę do bardzo, bardzo, bardzo dziwnego... Jest dużo w sumie tych dziwnych nowych rzeczy. Tylko co ja będę mógł wziąć z tego, bo wiadomo, że wszystkich... Chyba, że coś się zmieniło jakoś, bo nawet nie wiem. Ale wątpię, aby wszystko mi się udało teraz... Teraz zabrać, no nie wiem. Chyba wszystkiego nie zdobędę. Przynajmniej tak było. Teraz jeszcze jak doszło umiejętności, a nie doszło butelek, to wydaje mi się to kiepska opcja. Zabrałem ul. I coś trzeba sprytnego zrobić. Weźmy sobie najpierw to. Już chyba nawet wiem co. I tak, i żegnaj ulu. Tylko po co w takim razie było to? Dziwna zagadka. Ale chwila, bo nie zebrałem wszystkiego. No dobra. Czy jeszcze coś na pewno mi nie umknęło? Nie, no raczej nie. I wydaje mi się też, że... O nie, ten skok. Że straciłem właśnie czarodziejkę, złodziejkę. Tu jest dźwignia. Otwierają się wrota.
To już jest koniec? Tak, właśnie. That flower spoke. Hello. Nonsense. Flowers don't talk. Can you help me? Of course, Lady Flower. Find my sister on the other side of this swamp. Are we looking for another flower? Dziwne. Don't worry, Lady Flower. Let's go. The heroes had found themselves in a magical forest. Pontius had been quite taken by the ladylike flower they had encountered. Amadeus thought the matter with the flower was some kind of an enchanted practical joke. Zoya didn't think this or that about the flower. We'll wait and see, she pondered. Tak, pożyjemy, zobaczymy, jak dalej wygląda historia w Train 2 i co spotka naszą trójnię przyjaciół. Trochę to dziwne z tym gadającym kwiatkiem, no ale okej. Zobaczymy. Tak więc, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa i cześć.